Dzisiaj jest czas na coś starego, czyli może Chrzęstokopter, albo coś z lat 80., a może 2010 roku. Dzisiaj zrobimy sobie szpital. Hej, witajcie, z tej strony Klocek. Dzisiaj na warsztat idzie zestaw o numerze katalogowym 4429. Jest to szpital 2010 roku. W naszym szpitalu dostajemy aż 4 figurki. Jest to oczywiście lekarz oraz dwóch medyków. Jeden właśnie pilotuje ten helikopter, a drugi prowadzi auto. Szpital jest no uroczy, bo nie jest to tak wielki zestaw jak na przykład ten nowoczesny szpital 2018 roku, ale naprawdę jest fajny i naprawdę mam sentyment do niego. Dobrze, najpierw sobie zrecenzujemy auto, a za chwilę przejdźmy sobie do helikoptera, a na końcu do szpitala. Tak właśnie prezentuje się ta mini karetka. Jest urocza i jest taka funkcjonalna dosyć, bo tak, w takim mam autku zmieścili naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pierwszą zaletą tego autka jest naprawdę duża przestrzeń bagażowa. Tutaj się zmieści, no, do 6 co pory rozmiarów łóżko szpitalne, więc tu się figurka oczywiście zmieści na wysokość i na długość. Tak właśnie wygląda figurka, jaka prowadzi ta właśnie autko. Oczywiście standardowy torsik, jak 2010 roku mieli właśnie te figurki lekarzy. Oczywiście standardowy znaczek Lego Szpital Lego City. Naprawdę autko mi się bardzo podoba. I teraz może przejdźmy sobie do helikoptera. I za chwilę przejdźmy sobie teraz do samej bazy. Dobrze, tak właśnie prezentuje się helikopter. Jest naprawdę fajny, choć oczywiście nie mogło zabraknąć dużych elementów tego zestawu. Oczywiście ruchome śmigiełko, z przodu jak i z tyłu, ster oraz otwierana klapka, w której zmieści się łóżko szpitalne. I tak, naprawdę fajny helikopterek. Dostajemy w nim właśnie takiego pilota. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do całości tego zestawu, tak można powiedzieć, czyli oczywiście szpital. Szpital jest naprawdę duży, nie jest tak duży jak te nowe zestawy, ale jest naprawdę fajny. Pierwsze, ławeczka. Ławeczka jest wykonana na zwykłych zawiasach krzak koło niego. Jest to drugi krzak, jaki posiadam w mojej kolekcji. Naklejki tutaj oczywiście odegrały najwyższą rolę. Mamy tutaj oczywiście takie coś, roletę garażową. Ona dosyć płynnie chodzi, więc to do niej nie mogę się nic przyczepić. Reflektory, które oświetlają drogę autu, które tutaj wjeżdża w takiej mini karetce. Dobrze, teraz może przejdźmy sobie do parteru, który znajdzie, który naprawdę jest, no nie jest zbyt ciekawie, bo na przykład na recepcji rośnie trawa. Tak samo jak w garażu. To jest dosyć słabe, ale tak. Biurko jest biało-niebieskie z dwoma takimi niebieskimi krzesełkami. Plusik jest to, że nawet nie widać tego chodnika, ale zastosowałam tutaj chodnik, nie wiem czy wy to widzicie, ale chodnik jest naprawdę fajny i fajnie właśnie, że tak dużo zastosowałam tutaj tych talii 2x4. Dobrze, teraz może przejdźmy sobie do pierwszego piętra. W pierwszym piętrze znajdziemy mega, ale to mega niskie krzesełka, które no spełniają swoją rolę oczywiście. Tutaj oczywiście dostajemy jakieś tam urządzenie, nie wiem co, czego jest, jakieś urządzenie lekarskie, nie mam pojęcia co to jest. Realistyczność w tym zestawie na wysokim poziomie, dlatego, bo patrzcie na to, tutaj ląduje helikopter, tak? I to jest naprawdę rzadkie w Lego, dlatego, że tutaj ląduje helikopter, tak? I tutaj można nawet przedostać się do gabinetu poprzez drzwi, bo to jest taka bohostka, ale to jest rzadkie Lego. Więc również można się przedostać tutaj. Tutaj również można przedostać przez garaż. Więc naprawdę plusik. Przejdźmy może sobie teraz do podsumowania dzisiejszej recenzji. W zestawie 4429 dostajemy 4 figurki, 2 łóżka szpitalne takie nosze oraz 2 pojazdy, jeden lądowy, a drugi powietrzny. No takie profesjonalnie to zabrzmiało. Więc moja ocena to mocne 8 na 10 tego zestawu. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Możecie zostawić suba, lajka i komentarz. I zapraszam do głosowania ankiecie, której może wystąpić mój brat w roli głównej albo ja z bratem. Tutaj macie właśnie albo tutaj ankietę, więc możecie zagłosować. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Na razie i cześć.